Witam bardzo serdecznie w 94. części Divinity Original Sin 2 Definitive Edition. A więc jesteśmy tutaj po walce, to jest jakaś Saheyla, ok. Może najpierw zobaczymy, czy nie ma tu przypadkiem jeszcze z kimś jakiejś rozmowy. Jest jakiś duch, jest duch Rusta Anlona, porozmawiajmy z nim. Pierś ducha unosi się krótkimi, urywanymi ruchami. Jego twarz jest wykrzywiona szyderczo, a ręce ma zaciśnięte w pięściu boków. Opada na kolana, chwyta dłońmi stłumione włosy, skołtunione włosy i wyrywa je. Widmowe kołtuny odrywają się od jego głowy, po czym pojawiają się ponownie. Obserwuj go, teraz już nikogo nie może skrzywdzić, nawet samego siebie. Powiedz, że jeśli już skończył, to chciałabyś mu zadać kilka pytań. Pochłoń jego źródło. Pozwól mu pieklić się w spokoju. Dobra, może drugą opcję. Set sobie swoje pytania, obyś połknęła własny język. Ty. Co za nienawiść. Zapytaj go, kto wystawił kontrakt na zabijanie pomazańców. Powiedz, że musi się dowiedzieć, kto nakazał mu zabijanie latorośli. Pochłoń jego źródło. Dobra, wybierzemy pierwszą opcję. Spluwa na grzbiet swojej dłoni i wyciera ją. Na jego twarzy pojawia się złośliwy uśmiech. Bóg go wystawił. Wyświadcz nam wszystkim przysługę i zdechnij wreszcie. Dobra, teraz tą opcję drugą, teraz jako pierwszą wybierzemy. A jakie to ma znaczenie? I tak nie przestaną. Wybijają je do nogi. Możesz być tego pewna. Oni nie są tym, co ci się wydaje. Zrobią wszystko, żeby przetrwać. Zostaniesz jeszcze za swoje. Uważasz się za tą dobrą. Każda jest dla siebie tą dobrą. Pozwól mu się pieklić w spokoju. Pochłonie go źródło. Dobra, nie pozwolę ci mnie zjeść. To ja pożrę ciebie. Zniszczę cię. Jesteś niczym. Jesteś łajnem na podeszwie mojego buta. Okej. Wyssałem go, no to ciekawe. I można pozbierać po nim, co tam zostało. I zostało dość sporo ciekawych rzeczy. Ja może na tą chwilę tej dam autosortowanie, żeby wszystko było, że tak powiem, na samym końcu. No i teraz mamy tutaj duża runa mrozu. Ruch plus 0,75. Tutaj mamy parę rzeczy i jakiś pergamin jest. A to jest zwykły pergamin, duży kieł. Dobra, bierzemy sobie to. Co tu jeszcze mamy? Ochroniarz jakiś. O, to damy do Mezda. Dobra, tutaj jest duch chłopczyka. O, widzisz. Rozmawiajmy z nim. On nie żyje. To chyba znaczy, że mogę stąd pójść. Mam nadzieję, że w tym nowym miejscu będzie lepiej. To było złe miejsce. Pa i dziękuję. Okej, okay, dobra, tutaj chłopczyk został uwolniony, jeśli chodzi o duszyczkę jego. Idźmy dalej. Dobra, zobaczmy, tutaj mamy złoto jakieś. Niezapisane księga umiejętności, odcięta dłoń. Wiadomo, kto się ma, niezidentyfikowana ryba. Zakrwawione ramię. Odcięta stopa, zabawka do gryzienia. Dobra, tutaj jeszcze pozbierajmy z tych rzeczy to, co jest. Czarne zwierciadło. Nie wiem, co to jest, to czarne zwierciadło. Ale się za chwilę dowiemy. Zaraz porozmawiamy z tą zamutaną Saheylą. Coś tutaj się widzę. No, takie... Pierdółki w sprzonach podstępu. Dobra, księga jakaś. Tu mamy kolejną księgę, jakiś ulepszacz, lupa. Jabłko, stary talerz to nie nóż. Dobra, jakąś wartość ma. Znaczy to wszystko ma generalnie jakąś tam wartość, mimo wszystko. Butelka piwa, pusty puchar. Bo tam zawsze chociaż złotówkę za to dostanę, nie? Przesłona. Co to jest jeszcze? Jakaś skrzynia. Zobaczmy. Zlecenie, kontrakt na skrytobójstwo. Te dwie rzeczy weźmiemy. Pościel mi jest niepotrzebna. Tutaj za chwilę sobie to jeszcze
Zobaczymy. Na razie jeszcze zobaczmy, co jest w tej szafie. A, coś zawsze można będzie gdzieś sprzedać. Tyle już tutaj. Zebrałem wszystko. Czarne zwierciadło, nie wiem czym jest. Dobra, aha, lupę jeszcze miałem wziąć. Dobra, to wezmę tą lupę. No i teraz przyjrzyjmy się temu, co tutaj udało mi się. Kontrakt na skrytobójstwo, pakt neutralizacja, pomazanie, Smith zgadza się na twoją prośbę, wilku, czyli to czytałem już. Czyli już mamy dwa takie kontrakty. Ok, zobaczmy, co tutaj mi się udało zrobić. Pergamin, czytaj. Przedmiotem umowy jest likwidacja czerpiących, zwanej dalej pomazańczacami, których wykaz znajduje się w dolnej części dokumentu. Wykonawca zobowiązuje się do odnalezienia rzeczonych pomazańców i ich likwidacji w zadowalającym tempie, dyskretnie i z należytą starannością. Ze względu na charakter umowy, w miarę upływu czasu, lista może zostać uzupełniona o nowe cele. Wysokość wynagrodzenia ustala się na 10 tysięcy sztuk złota na głowę, wypłacane bezzwłocznie po okazaniu dowodu wykonania zadania. No i proszę, i mamy rzadka zdobyć, czyli to dokronik. Dobra, co tutaj mamy? Duży kieł, coś niezidentyfikowanego. Postaram się jakoś to tak po kolei robić. Zobaczmy. Magiczne kieszenie. Różdżka od powietrza. Odpowietrzacz tutaj jest, tak? Dobra, zobaczmy te portki. Okej, okay, całkiem nieźle. I jeszcze to mamy do identyfikacji. No dobra, zobaczmy od początku. Najpierw może to damy do Sybilli. No i sprawdźmy. Od powietrza 28 do 33. To jest zwykła różdżka. Ja w tej chwili mam różdżkę trochę mocniejszą od ziemi. Od powietrza, zobaczmy, czy tutaj mam jeszcze jakiś odpowietrznik. Mam, a taki bardzo słabiutki, więc to co prawda ma tutaj jakieś przyzywanie, dwie bronie, ale nie jest to jakieś tego, tak, damy to do Lochse, więc będzie to w ten sposób. I teraz przejdźmy do kolejnych rzeczy, czyli te portki. Siła 13, więc sprawdźmy. 112 do 23, bystrość, zemsta i punkty życia. Jest to lepsze, więc to jej założę. Tak, tej bystrość mi się zwiększy. A myślę, że bystrość mam teraz, będę miał na 22 poziomie. To już raczej wszystko będę w stanie odkryć. No i jeszcze zobaczmy ten talizman. Zręczność, szelmostwo, handel wymienny. Tu sztuka walki trochę by jej życia zabrało, ale zwiększa handel wymienny i zwiększa pancerz magiczny. Jeszcze do zręczności daje plus 2. Ale zobaczmy jeszcze do innych. Pirokineza. No tutaj akurat nie jest to lepsze pod kątem magicznym. Jeszcze ewentualnie wchodzi w grę u tego. Myślistwo, polihistor. O, chyba raczej. Raczej nie. A jeszcze Sybilla, zobaczmy. Raczej nie. To chyba jednak jej to wymienię. Spadnie jej sztuka walki, trochę punkty życia spadną, ale to niewiele. Co tutaj mamy? Księga Wygłodniały Kwiat. Już posiadasz tą umiejętność. Ktoś się może jeszcze tego nauczyć? Geomancja na poziomie 3. Kurka wodna. Ten posiada. Ta się może nauczyć, chyba tego widzę. Dobra. I świetnie. Od razu sprawdzimy. Ona tutaj ma coś, czego nie używam. Mogę wymienić. To bardzo rzadko. Głowa meduzy może się przydać. Czego ja tutaj nie używam tak bardzo często. Myślę, że podsycenie cienia to jest mało użyteczne. A to przyda mi się bardziej. No i tak zostanie. Chociaż z drugiej strony widzę, że tutaj by można było...
a pirokineza na poziomie trzecim, no trochę mi spadło i dlatego nie mogę tego użyć, ok, ale mamy przynajmniej to, więc tutaj się pojawił w porządku. Sprawdźmy, co mamy jeszcze dalej. Aha, Sybilla może się teraz pożywiać. Zobaczymy, co się będzie działo. Biegniesz, biegniesz, biegniesz przez jałowy krajobraz. Krzaki jeżyn i chwasty drapią twoje kostki. Twoje serce goni ostatkiem sił, ale nie możesz się zatrzymać. Coś łapie cię za klatkę piersiową i upadasz. Kamieniste podłoże rozdziera twoje nagie ramiona, kolana i twarz, gdy suniesz po ziemi. Słyszysz kroki. Latorośl, odzywa się gruby głos. Zabić go. Ok, no to jemy dalej. Niezidentyfikowana ryba. Zjedz, upuść tutaj do towarów. Ha, niezidentyfikowana ryba. Trudno powiedzieć, no może nie będę tego zjadał. Daj zjedz. Jesteś młodym elfem, bardzo młodym, lecz w twoim umyśle kłębią się wspomnienia stuleci. Obserwujesz je jak spektakl w teatrze, rozgrywający się za twoimi zamkniętymi powiekami. Śpisz w rodzinnym domu, gdy ludzie rozsta wdzierają się do niego jak zaraza. Twoje usta zamyka czyjaś dłoń, ktoś pospiesznie wiezie cię przez las. Nie powiesz Rustowi, gdzie szukać pozostałych. Śmierć nadchodzi szybko. Okej. Okay. Jeszcze tutaj mamy... Próbowali cię ukryć, umieścili cię w piwnicy, umieścili cię w jaskini, umieścili cię na wzgórzach, umieścili cię w dole. Ale Rust w końcu i tak cię znalazł. Próbował zdobyć twoje wspomnienia, wiercąc ci dziurę w czaszce. Nie udało mu się, ale w ten sposób cię uwolnił. Okej. Okay. Dobra, tutaj mamy w szponach podstępu. Odkąd byłam małą dziewczynką, matka zawsze straszyła mnie samotnymi wilkami. Nie spóźnij się czasem przed ósmą do wyrka. Gdy zahuka sowa, uważaj na wilka. Dzieci z górnych partii Cytadeli bawiły się w magistrowie kontra czarny krąg. My w biednej dzielnicy bawiliśmy się w grę zwaną kontrakt. Każdy po kolei był samotnym wilkiem polującym na cel skrytobójstwa. Nie miałam wówczas pojęcia, że wiele lat później ich przywódca Rust Anlon osobiście wybierze mnie na ulicy. Och, to były dla mnie ciężkie czasy. Najcięższe. Byłam ledwie kuchtą w posiadłości lorda Lindera Kemma, zawsze starając się unikać jego koszmarnej żony Pauliny. Poznałam przystojnego Rusta, och, jakiż on był przystojny. Którejś nocy, kiedy wracałam do domu z targu, zakupiwszy świeże herbaciane liście, których zażyczyła sobie Lady Paulina. Nie zważaj na różne plotki, spotkałam go na targu, a nie gdzie indziej. Zrównał się ze mną, cały w skowronkach. Kiedy dowiedziałam się, że jest samotnym wilkiem, było już za późno. Miał już klucze do posiadłości Kemmów, całą porządną srebrną zastawę i moje serce. Opowiem ci teraz, jak to było. Kolejne strony książki zostały energicznie wyrwane. Dobrze, zobaczmy, co tutaj mamy. Wynalazki jego znacie, jak to zioło ulepsza czem zwane, lecz gdy żona mu je zjadła, urosła bardzo i strasznie się zrobiła, zajadła. To bardzo znana rymowanka, zaś ów wynalazca próbował później zmienić właściwości rośliny tak, aby nie powodowała powiększania ludzi. Jednakże udało się zachować jej ulepszający efekt. Obecnie często stosowana przez szynkarzy do rozcieńczania trunków bez rozwadniania ich. Dobry warzelnik wie, jak można potraktować nim takie mikstury. Ale jak widać, już to chyba znam, bo nic tutaj więcej nie ma. Zlecenie porwania. Dziewczynę znajdziesz w Forcie Radość. Działaj szybko, ponoć niektórych czerpiących przemieniają w pozbawionych źródła niewolników. Latorość niewątpliwie będzie kuszącą kandydatką. Zabić ją należy bezzwłocznie, ale dopiero po wyciągnięciu z niej wszelkich przydatnych informacji. Im więcej latorośli zlikwidujesz, tym cięższa będzie twoja sakiewka. Zapłatę możesz odebrać ode mnie na bezimiennej wyspie. Ktoś z twoich pozostałych celów wskaże ci drogę. Książę cienia. Nie może być. W poszukiwaniu cieni. Się pojawiło albo zadanie, albo aktualizacja zadania. No, zobaczymy. Dobra, sprawdzimy najpierw, co tutaj się wydarzyło. Pustkowce zabiły przewodniczkę. Nie mogliśmy nic zrobić. Poradź się zarazy. Aha, czyli tu będę musiał do zarazy się udać. Tutaj mam całun. Pustkowa bestia z rozdartym całun nie żyje. Wróć do Almiry. Ciekawe, gdzie ona jest. Na mapie można by to sprawdzić, podejrzewam.
To jest Sybilla. Pan jest na Sybilla, zamiar stawić mu czoła. Tutaj do tych kronik raczej wszystko niż do zadań. O, tu jest w poszukiwaniu cieni, tak? Dawny pan Sybilla może przebywać na bezimiennej wyspie. Musimy zachować ostrożność. Dobra, tutaj teraz spróbujmy porozmawiać z nią. Może jeśli będzie perswazja potrzebna, to wybiorę czerwonego księcia do tego. Wiem, że przychodzisz mnie uratować. Wiem to. Wiem, że muszę tylko poczekać. Zobaczmy, co ona ma tutaj w sprzedaży. Nic konkretnego. Zapytaj, czy wszystko z nią w porządku. Szybko rozetnij jej więzy. Powinniście stąd zniknąć, nim zjawi się tu więcej samotnych wilków. Zapytaj, jak uciekła z fortu radość. No, może po kolei. Czuję się dobrze. Czuję się dobrze, gdy wracam do mojego ludu. Dobra, jak uciekła? Mój lud po mnie przybywa. Moja matka Sarias i pozostali zabierają mnie stąd, ale potem nadchodzą wilki i Rust Anlon. Zabiera mnie, a mój lud nie potrafi go zatrzymać. Szybko rozetnij więzy, dobra. Czy teraz wracamy do pozostałych? Mój lud czeka na mnie w pobliżu. Powiedz jej, że tak, spotkałeś jej lud i obiecałeś im, że sprowadzisz ją z powrotem. Powiedz jej, że najpierw musicie wydostać się z obozu, potem zastanowicie się, co dalej. Dobra. Musimy wydostać się z obozu. Tak, odchodzimy stąd. Widzę to. Zakończ. Dobra. Elfia Wieszczka. Zobaczmy, gdzie to się tutaj pojawiło. Elfia Wieszczka. Serhela dołączyła do nas. Musimy wyprowadzić ją z Tartaku. Okej, tylko nie chciałbym, żeby ona gdzieś tu zginęła. Ona ma dwa punkty, ma też punkty źródła. Zobaczmy, ma też jakiś tutaj, jakąś magię. Okej, co to jest? Magiczny szef. W pełni przywraca pancerz magiczny postaci, usuwać zamrożenia, ogłuszenia, szału, przerażenia. O, nawet całkiem ciekawa postać. Dobra, ja tutaj zapiszę stan gry już teraz w tym momencie. I zobaczmy, co to za lustro, czarne zwierciadło. Powierzchnia zwierciadła pokrywa się zielonkawą mgłą. Gdy się w nią wpatrujesz, mgła formuje się w kształty, a kształty zmieniają się w postać. Widzisz zarys czaszki, być może należącej do elfa, choć resztki ciała dawno już zniknęły z kości. Pozostaje tylko mętna, blada barwa kości, zanim maszerują odziani w bogate szaty członkowie czarnego kręgu. Obraz migocze zanika, ale po chwili wraca z pełną ostrością przez gwar maszerujących żołnierzy, a może obok niego przebija się głos, który wdziera się w twój umysł jak haczyk w rybie gardło. Żąda od ciebie, byś powiedziała, czy zabiłaś kolejnego pomazańca. Zapytaj, z kim rozmawiasz. Powiedz mu, że nie, pomazaniec żyje i ma się dobrze. Powiedz, że tak, zrobiłaś to. Z kim rozmawiam? Obraz rozciąga się i znów migocze. Za każdym razem, gdy nabiera ostrości, ból ściska twoją głowę jak i madło. Mocniej, coraz mocniej, nie do wytrzymania. Obraz migocze i ponownie rozpływa się we mgle. Ucisk na twoją głowę ustępuje. Okej, okay, rzadka zdobycz. Zobaczmy, co tu się dzieje w zadaniach. Rzadka zdobycz. Czarne kronki boskie usiłują pozbyć się pomazańców. Jasne, to już wiemy. Może pogadajmy teraz. Nie możesz zaprzeczyć temu, co widziałaś. Czarny krąg poluje na ciebie, a przynajmniej opłaca najemników, którzy mają cię zgładzić. Nie sposób stwierdzić, kogo mogą mieć na swoich usługach. Patrzysz podejrzliwie na swoich towarzyszy. Życie jest pełne niespodzianek, dlatego właśnie jest takie niesamowite i przerażające. Wiem lepiej niż ktokolwiek, że większość istot kryje w sobie więcej niż widać na pierwszy rzut oka. Dlatego najlepiej jest rzucić okiem parę razy albo obydwoma. Okay? Miecz jest najlepszym przyjacielem mężczyzny i jego jedynym przyjacielem. Cóż, jako samotny wilk z otwartym kontraktem na zabijanie pomazańców, ufam ci. Złoto oślepia. Ciekawe, kto z mojej drużyny nadal widzi światło słońca. Okej, okay, no trochę żeśmy pogadali. Zobaczmy, czy jeszcze to lustro. Mgła wiruje i lśni, ale nie formuje żadnego kształtu. Tyle z tym lustrem. Ona, zobaczmy, zdrowie ma tyle. Pancerz fizyczny, magiczny ma bardzo wysoki. Inicjatywa 17. Więc okej.
Myślę, że jest ona w stanie sobie poradzić dość dobrze we wszelkich walkach, ale nie chciałbym. Nie chciał. O, tu jeszcze, jakiś gość, którego nie sprawdziłem. Dobra, chyba wszystko już tutaj przejrzałem, więc wychodzimy z tego miejsca. Już nic tutaj po nas. Dobra, gdzie tą Saheilę? Gdzie ją trzeba zaprowadzić? Dobre pytanie, bo nie chciałbym, aby gdzieś w jakikolwiek sposób zginęła. Nie tutaj. Co to jest? Co to jest? Potrzebny kryzys? To nie. Elfia Wierzchka. Słuchaj, tam wyprowadzić ją. Musimy wyprowadzić ją z Tartaku. Prowadź Saheilę do wolności. Tutaj z Tartaku to dobrze. To ją wyprowadzimy z Tartaku. Czyli wyprowadzimy ją z tego błędu, tak? Nie chciałbym, żeby ona w jakikolwiek sposób zginęła czy coś, więc wyprowadzę ją tędy. Może to wystarczy, chociaż troszeczkę by się nam przydała w walce. Oczywiście włączymy sobie jeszcze, czy ktoś gdzieś tutaj nie zostawił jakiejś swojej duszy, ale chyba raczej nie. No tak, będziemy musieli przejść przez... Dobra, nie wiem, jak daleko muszę wyjść z tego Tartaku. Dobra, powiedzmy, że tutaj. Ojej, kontynuuj, idziemy naprzód. Pokiwaj głową i... I odejdź. No dobra. Okej, okay, odłączyła się od nas. Zwiała... O, już... Szybka jest. Ty, gdzie ona biegnie? Jeszcze chciałbym z nią pogadać. I tutaj wyparowała. Dobre. Dobre sobie. Pogadamy z tym wielkim. Aha, no dobra, ten wielki. Nie wiem, po co on tutaj jest. 15 poziom. Nie, nie zamierzam. Jest spokojny, grzeczny. Po co? Nie zamierzam zabijać tego typu stworzeń. Dobrze, udało się zrobić to zadanie z tą Saheilą, więc wracamy ponownie i jeszcze tutaj mamy kilku gości do zarazy się też będzie trzeba udać, ale to może przy jakimś portalu. Ciekawe, czy z nich można wyssać też źródło, ale chyba nie. A nie, można wchłonąć źródło kronikarza. Można ich powchłaniać. Okej, okay, no to na razie nie mam takiej potrzeby, bo mam pełno źródła, więc spokojnie. Okej, okay, kocioł destylacyjny. Trzeba teraz przejrzeć kolejne budowle. Tutaj gdzieś byłem. Tutaj było to domostwo. Tam w jednym byłem, tak. Wejdźmy tutaj do tego domu. Wiadro wody, traktat o człowieczeństwie, to będzie bardziej na sprzedaż niż księga rymów, weźmiemy tasak, weźmiemy, co tu jeszcze mamy, jakaś skrzynia, w której nie ma nic ciekawego, beczka, tu jest kolejna rzecz, klucz, dobrze, weźmiemy klucz, okej, o, całkiem niezła, wziętka. Dobra, weźmiemy ten klucz sobie. Wiadomo, wszystkie klucze ładujemy tu, gdzie ładujemy. Przyjrzyjmy się, co tutaj jeszcze takiego żeśmy zdobyli. Traktat o człowieczeństwie. Dlaczego siedmiornie nie istnieje nigdy? Dobra, to już czytałem. Więc rzecz nieistotna. No dobra. Tu można wyjść. Tutaj jest co? Puste, bo tu już żeśmy oczywiście te skrzynie wszystkie sobie wyczaili. Dobra, ale jeszcze tutaj weźmiemy, włączymy sobie, może się uda kogoś zobaczyć. Duch kronikarza, ale tu jest jeszcze jeden duch.
Duch błotowoza, ok. Oszalały duch samotnego wilka wydaje z siebie nieprzerwany krzyk. A połóż doń na jego ramieniu, pochłoń źródła ducha pozostałego szaleństwem. Przychodzi do siebie, przestaje krzyczeć, jego wzrok w końcu zatrzymuje się na tobie. Wygląda na zmęczonego, wręcz na udręczonego. Zasugeruj, że powinien udać się do Saliecha, ale ja robiłem za życia straszne rzeczy. Zrusz ramionami, jak to ich nie robił. No dobra. Wysłuchuję twoich słów, po jego twarzy spływa pojedyncza widmowa łza. O, 10 tysięcy doświadczenia. Unosi dłoń w geście salutu i znika. Warto było. Warto było za tyle punktów doświadczenia. Co tu mamy? Jakieś gacie obsrane. Okej, to nic ciekawego. Coś ciemno tutaj w tym. Dobra. Coś jeszcze tu jest, jakaś beczka. Granat. Granat grozy. Dobra, niech to Sybilla tym śmiga. Chociaż te granaty to używam bardzo rzadko. Ale czasem używam. Można też je sprzedawać, bo tego zresztą. Okej, dobra, idźmy dalej. Tu jest jakaś wiewiórka. Martwa. Została pod niej chyba wątróbka. Okej, okay, Ifan. Ach, dobra, te granaty to są ten fawarty. Dobra, Claymore. Dwuręczny. No nawet do łuk kompozytowy. Wielka krasnoludzka buława. Dobra, tu jest duch paladyna Everharta. Pogadajmy z nim. Gdyby znaleźli. Gdyby Hardwin dostał jej głowę, na pewno poprawiłby mu się humor. Pomyśl o tym. Skiń głową, unosi dłoń w geście salutu, a potem rozwiewa się w powietrzu. Mogłem wchłonąć jego źródło, no ale dobra, nie będę pazerny. Co tu mamy jeszcze? Pudło jakieś. Tu są jakieś rzeczy. Co tu jest? Jakaś beczka jeszcze. Zaraz wyjdziemy i będziemy pewnie walczyć z kolejnymi zawodnikami. Jakieś znaleźne. O, jest znaleźne. Zabraliśmy głowę ukochanej mamuśki. Dobra, przynieś paladynowi Hardwinowi głowę ukochanej mamuśki. Okej. Okay. To już wiemy, gdzie to zanieść. Tam mamy trzech zawodników, albo nawet czterech będzie. Jakby co, to ja zapiszę już teraz stan gry. Bo tutaj bez walki to chyba się nie obejdzie. No dobra, co tutaj jeszcze coś jest, co by mogło się nam przydać? Tu jeszcze sprawdźmy, czy może ktoś się pojawi z duchownych. Tam jest puste wszystko, już żeśmy to rozgryźli. Okej, okay. Okay, wyszła walka, mamy gościa, ale nie widzę jakiego poziomu. 14, dobra, spokojna głowa, już nas tutaj lutują. Kombinuje gościu, przyzywanie, obsranie i tak dalej. Dobra, spokojnie, zobaczymy, czy uda się. Jesteśmy za daleko niestety, aby go tutaj zbliżyć do nas. Przypatrzmy się jeszcze. Ogień, powietrze, więc nie są odporni na truciznę. Pytanie, tamci są w tym miejscu. Nie wiem, jak na razie się nie muszę z tym spieszyć. Jedno wiem na pewno, że mogę się zbliżyć gdzieś tu bliżej na... Tak, i gościa może uda się ściągnąć. Tak, byśmy go ściągnęli tutaj po prostu koło naszej wspaniałej czwóreczki. Tu jest kolejny jakiś zawodnik, coś tam kombinuje. Jest jakiś duch znowu. Z nim przyjdzie nam pogadać prawdopodobnie. Jest ich czterech w takim układzie, więc myślę, że sobie z nimi poradzimy. Tutaj można by to... Zależy... Aha, będą wchodzić chyba. Ten to nie wiadomo co. Dobra. Okej, jak się obudowuje, nie? Dobra, rzuca jakieś pierdoły. Dobra, tutaj mamy gościa, który ma już dość mało. Więc tak. Zależy, kogo chcemy szybciej załatwić, nie?
Jeśli chcemy tego gościa szybciej załatwić, to musimy obok niego postawić tego stworka, delikatnie rzecz ujmując, no i lutować go, nie? I lutować go. Tak, no to już go gryziemy. Ok, teraz tak, łucznik. Możemy sobie wziąć jeszcze wilka tu w pobliże. Przyłożyć mu nie przyłożę. Na razie na tą chwilę. Co tu jest? Błędny ognik. No, może damy to coś. Ciekawe, czy on ma punkty źródła. Czy można było z niego wyssać jakieś punkty źródła. Dobra. Miejsce poza zasięgiem. No nie, nie wierzę. Poważnie. Ale tym chyba damy mu radę. Mimo wszystko. Szydź z wroga, prowokuj go i drażnij. I to właśnie zrobię, żeby on był w ten sposób. Teraz możemy sobie przygotować kolejnego stworka. Tylko nie zbadałem jeszcze tych, nie? Zobaczmy na tego zawodnika. Ogień, dobra, czyli na truciznę podatni. Dobra, czyli wszyscy są na truciznę generalnie podatni, więc myślę, że można by było tego kwiata gdzieś tutaj przywołać, może gdzieś tu w pobliże. On się najwyżej wtoczy, albo go przetransportujemy, jak będzie trzeba. I jeszcze sobie totem gdzieś tutaj załadujemy, tak żeby szybciej gościa tego wysłać na tamten świat. No, dobra, no tutaj muszę trochę podejść, ale go tutaj ładnie oskubało. Tak, ten będzie uciekał. Tak, ale on wilka będzie atakował, bo jest już... bo tak został zaprogramowany po prostu, nie? Dobra, myślę, że chyba teraz go skończę. Dobra, 10 tysięcy punktów doświadczenia. No i teraz dobrze by było gdzieś skoczyć. Gdzie tu mogę skoczyć? W miarę blisko. Tak, żeby zbliżyć się do miejsca ataków. I dobra, wejdziemy sobie tu na górę. I bardzo dobrze, tyle na razie mogę zrobić tą postacią. Teraz tutaj będzie gościu śmigał. Okej, coś tam się komuś dostało. I to nawet dosyć mocno. Ale nie ma tego złego. My sobie tutaj w takim układzie bym się wziął za tego łucznika. Ten tutaj będzie miał zajęcie. Zobaczmy, czy jestem w stanie go ściągnąć stąd. No, złapię go za nóżkę, chociaż, cholera jasna, troszkę braknie. Może teraz go złapię. Tak, i też go tutaj po prostu damy w to miejsce. Tutaj nasza wesoła gromadka się nim zajmie. Zagrzejemy wszystkich pięknie do walki. Tak, ten się tutaj produkuje. No, a my tutaj będziemy teraz lutować zawodnika. Zobaczmy. No, pancerz magiczny ma dosyć wytrwały, ale możemy pancerz fizyczny. Mogę też stworzyć jeszcze kolejną, tylko że ona będzie troszeczkę, że tak powiem... Dobra, tutaj też musimy coś działać. Aż kurczę, ale błąd. Zapomniałem sobie. Przecież ona... Ach, cholera jasna. Kolejny totem. Czasem się właśnie tak zapominam. No, trochę bez sensu to było, ale trudno. O, jeszcze chybienie, tak? No dobra, na razie więcej tutaj nic nie zrobimy. Tak, tutaj te lutuje. No dobrze, no,
niech tak będzie. Teraz się zajmiemy tobą. Dobra, na razie więcej nic nie zrobię. Ten musi podejść, żeby mu przywalić. Tym damy radę, go tutaj jeszcze sięgnamy. Co on robi? Kogo on miał prać? Ale dziadostwo, normalnie trochę nie tak to miało wyglądać. Zobaczmy, czy opuchnięte zwłoki możemy zrobić. Ukochana mamuśka, możemy. Tak, tylko wtedy ten znika. Ale to nic. No, kto tam dalej ma? Nie, tak się czasem dziwnie to zachowuje, ale to okej. Dobra, i co tutaj możemy mu tutaj? Wstrętny wybuch. No nie, nie będziemy wybuchać. Tu mamy kolejnego gościa, który się zrobił niewidzialny. Trupie oko, świetnie się nazywa. Dobra, tutaj mamy kolesia. Myślę, że go trafimy. To trupie oko. Albo możemy też tego ładować z góry. Okej, dobra, to już po nim. Okej, następny z głowy. Coś tutaj mamy jeszcze. No na razie spokojnie możemy. Dobra. Teraz my tutaj, tak? Dobra. Jak gość wygląda, tak wygląda. Dobra, nie będziemy się tutaj cackać z tym. No właśnie, otóż to. Nie wiem, czy uda się. Nie jest tak daleko. Albo nie, kota nie mogę, bo mi zniknie tamto, ale mogę na przykład obrażenie od wody zadziałać a temu gościowi. Okej, no i dobra, no i teraz mu przywalimy konkretem. Okej, i on już jest praktycznie martwy. Podejrzewam, że nie dożyje kolejnej tury. Więc no, musimy tutaj gdzieś podejść naszym magikiem. No, stracimy trochę punktów, niestety. Dobra, no to już musimy tutaj się zbliżać. No, nie mamy wyjścia. O, ten pobieg aż tamtędy. Okej. Tu możemy podejść tym gościom dość blisko. O, spowolnienie tutaj wszystko można by podpalić, nie? Ostatecznie. Dobra, tutaj już gościa nie ma. A dobra, pancerz fizyczny go chroni. Więc mu się udało. Dobra, ale to paskudztwo jest niesamowite. Okej, teraz ten gość. Ciekawe, co on zrobi. Ucieka, pewnie na górę będzie tutaj wchodził. Ale nie zdążył, więc jak nie zdążył, no to cóż. To lutujemy go, nie? No i już od razu. No i Fantoma niesamowite. Łucznicy są niesamowici, widzę w tej grze. No takie rzeczy robią, że głowa mała. Dobra, no ona to mu za wiele nie zrobi, ale możemy mu przywalić tarczą, bo tarcza dość mocno go. I jeszcze możemy go przewrócić, tak żeby on nie był w stanie się tutaj poruszyć. No dobra, co tutaj możemy zrobić? Możemy mu przyłożyć jeszcze macką, damy radę. 128 i jeszcze coś mogę tutaj mu zrobić takiego fizycznego, czy nie za bardzo. A totem mogę tu postawić, to totem go załatwi, jeśli... Aha, tylko że akurat magiczny totem tutaj się stworzył. Tutaj mamy co? Kwaśny zarodnik. A tym damy radę? Nie damy. No nie, muszę tu podejść w takim razie. Niech się trochę wtoczy.
No ten też musi trochę podbiec. Ale to już będzie po walce, bo już teraz z tym gościem załatwimy sprawę całkowicie. Okej. Walka wygrana. Bardzo prosta była w sumie. Jak jestem na takim poziomie, no to raczej nie ma się co dziwić. Dobra, dajmy sobie wytchnienie. Wszystkich wyleczyłem, spoko. No i co? Pasowałoby pozbierać po nich, co zostało. Dobra. Gdzieś tu wlazła. Kto to jest? Duch kronikarza. Tutaj mamy puste, tutaj mamy jakiegoś zawodnika. Co to jest? Kostur wodognia. O kurcze. Ale moc. Dobra, to od razu to do Sebilli tej damy. Dobra, włączmy sobie oczywiście wykrywanie dusz, bo może być jeszcze jakiś duch gdzieś tutaj. Ale na razie nie widać. Dobra, pozbierajmy po nich, co zostało. Tu nic nie ma. Tu jest, a. Co to jest? Kontrakt na skrytobójstwo znowu. Czyli powtarzają się pewne rzeczy. Mhm. Trupie oko. Co miał w sobie trupie oko? I proszę, jaka kusza ciekawa. Dobra, to do Ifana od razu tutaj damy. I to też. No i jeszcze tutaj mamy jakiegoś skrytobójcę. A ten akurat prawie nic nie miał. Dobra, zobaczmy teraz, co jeszcze tutaj jest. Jakieś skrzynie, paki. To wszystko trzeba przejrzeć. Zaraz sobie jeszcze może na początek zobaczmy, co tutaj mamy. Kontraktów na skrytobójstwo już mam aż 3. Przyjrzyjmy się. Dwuręczny. Łuk kompozytowy. Dwuręczna 53, ale to są takie najzwyklejsze zwyklaki. Więc teraz ja proponuję sprawdzić, jak to będzie się miało na przykład tutaj jemu, gdyby to dał. 61, no nie jest to lepsze. Nie jest to lepsze. Nie jest to lepsze, więc to będzie do sprzedania. A tu jest ten kostur 51 do 62 ogień. Zobaczmy inne kontury na ogień, które mam. 47, 58. No tak, to ten kostur jest zdecydowanie lepszy, więc ten damy na sprzedaż. A ten tutaj sobie zamienimy. No dobra. Chociaż nie walczę tymi brońmi, ale... bo akurat różdżki sobie wybieram, bo mam jeszcze tarczę, która mnie mocno chroni. Więc może to jest cały czas całkiem niegłupi pomysł, żeby tak było. No dobra, zobaczmy, co tu jeszcze mamy. Mamy tego duszka tutaj u góry. Może ja zapiszę stan gry, bo po walce dobrze jest to zrobić. No dobra, to wejdźmy, porozmawiajmy z tym duchem. Tam jest jeszcze kolejny. Duch Eddie Engrim. Zobaczmy, co jeszcze w skrzyni tu znajdziemy. Okej, dobra, niewiele, ale jest butelka wody. Zabiłaś go. Złoczyńca nie żyje. Odszedł, a wraz z nim jego imię. Wszystko przepadło. Wszystko przepadło. Pochłoń źródło ducha. No dobra. Wraca się, patrzy na ciebie z przerażeniem. Wypowiedz moje imię. Wypowiedz moje imię. Moje imię. Żebym wiedział, jakie masz. Punkt źródła. Okej. Okay, mamy punkt źródła. No dobra. Więc tak to wygląda. Dobrze. Idziemy tutaj dalej, tak? Tutaj był ten dom, co był tam wcześniej, żeśmy sobie walczyli. Tu jest kolejny duch. No to idziemy do niego. Zobaczmy, czy coś tutaj jeszcze jest. Może jest. Na razie jeszcze podejdźmy do tego ducha. Piła warsztatowa, szczypce, cięciwa, pusty puchar. Nie wiem, czego tutaj jest jako złodziejstwo. No, dobra. Tu jest jakiś duch starego maga.
Mężczyzna, który zabił ducha, jest już martwy i duch o tym wie. Uśmiecha się. Odbierz swoją zapłatę w wiedzy. Wyciąga przed siebie rękę z wysuniętym palcem wskazującym. Wyciągnij do niego dłoń tak, aby twój palc wskazujący niemal zetknął się z jego ręką. Odbierzesz swoją zapłatę w źródle, jego źródle. Dobra, weźmiemy to. Przeskakuje między wami iskra, przed twoimi oczami przesuwają się wizje. Ujarzmiasz wiatr, by cisnąć swoimi wrogami o ziemię. Spuszczasz na nich fale wody, które sprawiają, że są przemarznięci i bezradni. Patrzysz, jak upadają, gdy ziemia usuwa im się spod nóg. Wybieraj, powiedz mu, że przydałby ci się łyk świeżego powietrza. Przyznaj, że czasem lubisz się pochlapać. Powiedz, że chcesz posiąść moc, która zatrzęsie ziemią. No dobra, powiedzmy, że może zatrzęsiemy ziemią. Dotyka... O proszę, oko za oko. Dotyka czubkiem palca twojej dłoni, twój umysł otwiera się i poznaje sekret panowania nad ziemią. Duch uśmiecha się. Wykorzystaj go dobrze. Kontynuuj. Pochyla głowę w podziękowaniu, przytyka palec wskazujący do skroni w geście pożegnania i rozpływa się w nicość. Okej, czyli nie zawsze jest dobrze wchłaniać ich duszę. Tu mamy łucarz Corbin Day. Okej, zobaczmy, co tutaj się wydarzyło jeszcze. Chyba nauczyła się pewnej magii. Zaraz zobaczymy. K. Co się nauczyła? Nie wiem, czegoś się pewnie nauczyła. Może to, kamiennego ciosu, może trzęsienia ziemi. Kto wie, ale i tak nie mam miejsca, żeby gdzieś to zastosować. Idźmy dalej. Takie darmowe punkty doświadczenia to dla mnie jest od kłody bije dziwny chłód. Im bliżej podchodzisz, tym bardziej cię przeszywa. Nie może być. A to ci numer dopiero. Zobaczmy, wejdźmy tutaj. Byliśmy tu? Piła, wasz to piła, piła. Tak, tu byliśmy. Tu wchodziliśmy do góry i żeśmy tam walczyli. Więc to jest nam teren znany. Teraz tak, pasuje zejść tutaj. Iść do tego z tym gościem pogadać. Może ja zapiszę stan gry, bo nigdy nie wiadomo, co się może wydarzyć. I pogadajmy z kolesiem. Łusarz drży na widok ciał zaściełających obóz, a potem patrzy ci w oczy. Oni nie żyją, to znaczy, że mogą odejść. Przypuszczasz, że nie jest samotnym wilkiem. Zapytaj go, co tu robił. Zapytaj, czy ma jakieś szczególne umiejętności. Jeśli okazałby się przydatny, mógłby dołączyć do załogi twojego statku pani Zemsty. Powiedz mu, że może odejść. Dobra, co tu robił? To, co potrafię. Najlepiej łuki i strzały. Rust bardzo cenił moje umiejętności i, no cóż, zmusił mnie, bym pracował dla niego. Bogowie, to oznacza, że jestem wolny. Zaproś go na pokaz swojego statku, przydałby się. Dobra, weźmiemy. Statku? Odrobina morskiego powietrza może być właśnie tym, czego mi trzeba, żeby się w końcu zrelaksować, pomyśleć nad tym, co dalej. Wyciąga do ciebie rękę i ściska twoją dłoń. Jego oczy się śmieją. Umowa stoi. Twój statek zapewne kotwiczy na redzie portu w Kłodzie. Spotkamy się na miejscu. Dziękuję. Okej. I mamy tutaj gościa kolejnego w załodze. No tak, to już tutaj byśmy mieli wszystkie chyba tematy rozkminione. Tu jest jeszcze jakiś duch. Pogadajmy z nim. Słyszysz ryk płomieni i trzask spalonych markiz. Duch stoi przed tobą w milczeniu wśród zniszczeń. Skóra jego twarzy jest na wpół spalona. Kieruje wzrok ku zwłokom samotnego wilka świniobija. Na jego spalonej twarzy pojawia się szeroki uśmiech. Odwraca się do ciebie i składa ci ukłon. Pochłoń źródło ducha, odejdź. Uśmiech pozostaje na twarzy ducha, gdy widmowe płomienie wokół niego nikną. Jego czaszka na powrót powleka się skórą. Za życia Cyrus Oates był przystojnym mężczyzną o łagodnych oczach. Maka do ciebie i znika. Czyli jak ich nie zabijam, to punkty doświadczenia dostaję. A to ci numer. Dobrze wiedzieć. Nawet powiedziałbym bardzo dobrze wiedzieć. No dobra, teraz jesteśmy tu w tym miejscu. Ja nie wiem, czy tutaj w tym miejscu jest jeszcze coś do roboty, ale chyba jest, bo tutaj nie byłem, na to wygląda. To jest jakiś martwy elf. Tak, to są jeszcze jakieś rzeczy, których wcześniej nie zebrałem.
bo tą drogą chyba nie przychodziłem tutaj. Są tu martwe elfy, widzę. Dobra, zobaczmy, czy tutaj gdzieś może pojawić się jakiś duch. Jest tutaj duch elfa. Dobra. Zjawa stoi na szeroko rozstawionych nogach z łokciami przyciśniętymi do boków i dłońmi zwróconymi wewnętrzną stroną do góry. Wygląda, jakby coś skandowała do nieba, być może modlitwę, ale niczego nie słyszysz. Dotknij jej umysł swoim. Jesteś tancerką, kochanką, trefnisią, ale potem trupia mgła opada na las i wszystko, co znałaś, umiera. Krzyki twojego ludu rozlegają się echem w twoim sercu. Stajesz się wojowniczką, giniesz w walce, dni beztroskiej, zabawy dawno zostały zapomniane. Dobra, odejdę. Jak już, to powiedzmy, że tym gościem pochłonę źródło ducha. Zjawa zaciska oczy, ale gdy wysysa z niej źródło, rytm jej modlitwy przybiera na intensywności. Jej twarz krzywi się z bólu, krzyczy bezgłośnie. Czyli neutralne duchy będą mi dawać punkt źródła. No dobrze, i coś tutaj chyba pozostało. Niebieska trująca bulwa. Jak je pokonać? Atakuj, zbadaj. Tak, one odporności na wszystko mają, nie da się tego po prostu załatwić. W pierwszej części dało się to załatwić, ale trzeba było strasznie dużo w to tłuc. A tutaj widzę, że no niestety ta sztuka się nie uda. Tu jest kolejny duch, Mapera, zaraz sobie z nim pogadamy. Tu jest kolejny. Tutaj są ci nasi kronikarze, tak? Tak, i tutaj też jest duch Sir Lora, który łazi za mną. Dobra, kolejny duch elfa. Duch elfa łapie cię za ramiona, ale niczego nie czujesz. W jego oczach jest panika. Wykrzykuje coś, ale nie słyszysz go. Sięgnij do jego umysłu. Krzyczy dalej, lecz innym głosem. Głosem elfiego dziecka, wypełnionym strachem i bólem. Mgła, mgła, mgła. Ten krzyk nigdy cię nie opuści, nawet gdy umrzesz. Dobra, no to ta może pochłonąć jego źródło. Pochłoń. Odskakuje od ciebie, nadal bezgłośnie krzycząc. Unosi w górę pięść, gotowy cię zaatakować, ale jest już za późno. Okej, okay, mamy już punkty źródła zmontowane. Dobra, tutaj mamy tego mapeta, który jest martwy, tak? Tu skrzynia, której jeszcze nie przeglądnąłem. Nie ma nic. Tutaj też chyba jeszcze tych paczek nie przeglądałem. Worków. Tu jest jakaś skrzynia zdobiona. Okej, okay. I tu jest jeszcze jakiś worek. Całkiem fajne rzeczy. Więc teraz pogadajmy z tym duchem. No dobra. Odwal się ode mnie, wilcza zdziro, o mosza, ale teksty. Powiedz mu, że nie jesteś samotną wilczycą, powiedz, żeby uważał na słowa, albo... Dobra. Jasne, wilku, odwalisz się, czy nie? Powiedz, żeby uważał na słowa, albo... Albo co? Skopaliście mnie do nieprzytomności, a potem posłaliście na pieprzone pole minowe. Mój wózek wywaliło w powietrze, ja zginąłem, a wyście się tylko śmiali. Spluwa. Nic gorszego i tak już mi nie zrobisz. Powiedz, że masz szczęście i nie będziesz mu demonstrować, co możesz mu zrobić. Może to? Jasne, wilku. Odwalisz się, czy nie? Zakończ. Dobra, nie będziemy z niego pochłaniać źródła, bo mam... Tu jest Sir Lora. Tutaj, gdzie zginęła mi. O, no cóż. Dobra, duch Sir Lory. Jakże uważnie przygląda się nam nasza tarcza. Powiedz, że masz kilka pytań. Odpręć gryzonia, odejdź. Dobra, czyli tutaj nie ma nic specjalnie ciekawego. Dobra, tu już wszędzie byłem. Ale jeszcze sprawdzę, czy gdzieś coś nie ominąłem. O, tutaj nie byłem w tym miejscu. Ważne, żeby tutaj wszędzie być. Żeby nie było miejsca, w którym nie byłem. Żeby się nie okazało, że coś gdzieś przeoczyłem i później będę tego żałował. Dobra, tu już chyba
Teraz zobaczę na mapę. Tak, tu jest do tego drzewa. Aczkolwiek to drzewo, no jak to drzewo. Dobra, podejdę jeszcze tutaj do tych elfów, które tutaj są. Zapiszę przed nimi stan gry naturalnie. Elfie obozowisko. Bo tutaj był ten rytuał, czy może tutaj jakieś zadanie wcześniej było zrobione, albo i nie. Dobra, zapiszę. No i sprawdźmy teraz. Tutaj jest Saheyla przyszła. Ok. Ok, czyli dotarła do tego miejsca. Dziękuję ci za pomoc, przyjaciółko. Ok, to porozmawiam z nią jeszcze. Moje dziecko, moje dziewczyny, coś tam. Najdroższa przyjaciółko, której zawdzięczam życie. Dajesz nam wszystko, Elfia Wierzchka, proszę bardzo. Dziękuję ci za pomoc, bronisz mnie przed śmiercią. Ratujesz nas wszystkich, moja dziewczynka powraca, nasza latorość powraca. Wiem, czego potrzebujesz i mogę ci pomóc. My możemy ci pomóc. Przykuca i kładzie dłonie na ziemi. Słyszysz je? Ich korzenie rozrastają się pod nami nawet w tej chwili. Nasłuchujesz uważnie, ale niczego nie słyszysz. Okaż zdziwienie. Sądziłeś, że większość elfów, lasów elfów została już wykarczowana. Powiedz, że to brzmi bardziej jak groźba niż zachęta. No dobra, no zobaczmy pierwszą opcję. Połączę cię z nimi, usłyszysz je. One cię nasycą, dadzą ci więcej źródła, więcej mocy. Nachyla się do ciebie, jej przesłonięte oczy są skierowane ku ziemi. Na jej ustach tańczy delikatny uśmiech, który po chwili znika. Zapytaj, jak to się odbędzie, co da ci połączenie z drzewem przodków? No dobra. Powstaje w tobie przestrzeń, miejsce na więcej źródła, miejsce na więcej wszystkiego, miejsce na szepty drzew. Kontynuuj. Połóż dłoń na ziemi. Zrób to, co cię prosi. Zawahaj się, coś jest nie w porządku. Odmów. Nie interesuje się cię nic, co Sahil ma do zaoferowania. Powiedz jej, że nie masz ochoty słuchać drzew. Dobra, zrobimy to. Kładę swoją dłoń na twojej. Oddychamy razem. Przyzywamy duchy drzew. Zamknij oczy. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Wdech. Z każdym wdechem coraz wyraźniej słyszysz głosy. Początkowo są tylko szepty, potem cichy szmer, jakby woda przelewała się przez kamienie. Gdy ty i Saheyla zrównujecie oddechy, czujesz uderzenie wiatru głosów. Wiatr wpada przez twoje gardło i wędruje do brzucha i wokół serca. Nagle twoją krew ścina lodowate zimno, ale po chwili znów się rozgrzewa. Wiatr zdaje się szukać w twoim wnętrzu miejsca dla siebie, ale zostaje wypchnięty z kolejnym wydechem. Ach, jesteś nasycona. Już masz w sobie ogromną ilość źródła. Dla nas nie ma już miejsca. Nie ma miejsca dla drzew. Zatem nie mamy nic więcej do zrobienia. Muszę ruszać. I ty także. Księga umiejętności, dalekowidzenie. Ale weź to. Być może będzie ci pomocne. Oraz z tym przekazuję ci moją wdzięczność. Poczujesz ją. Ja także mam coś dla ciebie. Podziękowanie. Włócznia wrogów, kurczę. Weź tę włócznię, ona zniszczy zło, pomoże ci. Pomagasz nam bardziej niż myślisz. Zapytaj, co zamierzają zrobić teraz. Musimy działać. Wkrótce ruszamy w podróż. Muszę spotkać się z kimś, kto może nam pomóc. Nic więcej nie mogę powiedzieć. Ale życzę ci powodzenia. Może jeszcze się zobaczymy kiedyś. Zakończ. Okej. Okay. I co tutaj mamy? Łuk, no taki sobie, sztylet, skorupa czerpiącego, właściwie chyba tylko te portki będą w miarę. Albo możemy wziąć coś, co jest najbardziej wartościowe do sprzedania i to wszystko, nie? Akceptuj. Zrobiliśmy to. Zobaczmy, czy jeszcze z nią można coś pogadać, ale chyba już nie. Widzę dobro, które jest w tobie. Nasza radość jest z nami w tej chwili, dlatego w tej chwili opuszczam to miejsce. Widzę dobro, które widzę zło, które jest w tobie. Widzę wszystko, co jest w tobie. No fajnie. Szkoda, że ja nic nie widzę. Dobra. Towa. Oddajesz mi Saheylę, moją najmłodszą, moją najukochańszą. Oddajesz mi wszystko. Tak, tu są 15 poziomu. Dobra, zobaczmy, czy coś tu jeszcze. O kurcze, jakieś drzewo tu jest. Możemy duch Saryasa. Pogadajmy z nim jeszcze.
Duch drzewa powoli, bardzo powoli uświadamia sobie Twoją obecność. Gdy się odzywa, mówi wolno, niskim głosem, stękając, jakby dręczył go ból. Widzę Cię. Zapytaj ducha elfa, w jaki sposób umarł, pochłoń źródło ducha, odejdź. Samotna wilczyca odebrała mi życie. Gdy ja próbowałem odebrać życie jej, walczyła dzielnie, co najmniej tak dzielnie jak ja, Tartak. Spłynął krwią, wiele z niej należało do mnie. Zwróć uwagę na jego cierpienie. Zapytaj, czy wciąż dręczy go ból gwałtownej śmierci. Zapytaj ducha, jaką nauką wyciągnąłby ze swoich błędów, pochłoń ducha. Może za pierwszą opcję. A nie, bynajmniej. Ten ból powodują moje korzenie. Ten ból jest dobry. Ten ból to życie. Zapytaj, jaką naukę wyciągnąć ze swoich błędów. Możesz przekonać ich, by cię wpuścili za pomocą gładkich słów i kłamstw. Albo możesz się wśliznąć. Jest wejście, sekretne wejście. Poszukaj, a znajdziesz. Walcz, jeśli musisz walczyć, ale nie masz nawet co marzyć, że zabijesz ich wszystkich, ale jeśli zdołasz, to ich pozabijaj. Wydaje z siebie ostatni trzeszczący jęk, po czym wraca do zapuszczania korzeni, nie zwracając już na ciebie uwagi. Ciekawa rzecz. No cóż, dobrze, na tym bym zakończył ten odcinek, więc do zobaczenia w następnym i z Bogiem.